Cześć, witaj w kolejnym dniu vloga mojej 5 minut w kolejnym epizodzie. I dzisiaj kontynuuję pracę nad Slicing Sound, modyfikacją, rozszerzeniem możliwości o odtwarzanie dźwięków krótkiej przerwy, jeżeli dobrze mówię i nie pomyliłem się w niczym. Więc kolejne 5 minut, na które Cię zapraszam. Więc kontynuuję pracę w Slice Sound. Ostatnio miałem mały problem z nazewnictwem testów. Nie wiem, może dzisiaj pójdzie lepiej i uda się zaimplementować testy poprawnie. Tak, state change, dodałem nazwę testu, dodałem test i wydaje mi się, że ten test funkcjonuje i się uruchamia. Ale o tym to dopiero się przekonam teraz, bo w sumie nie pamiętam. Tak, wygląda na to, że się test uruchamia. Co jest trochę dziwne, bo to by znaczyło, że start play start short break, tutaj takie zdarzenie powinno mieć miejsce, a nie start play. Niemniej jednak to jest komenda związana z odtwarzaniem samego dźwięku i być może to warto zostawić. Trochę jestem tutaj zdziwiony, bym powiedział, bo czy ja to w ten sposób modelowałem? Start play command, tu będzie stop play command. To jest tylko tak naprawdę inny przypadek. I w tej sytuacji ja w zasadzie nie muszę implementować kodu za wiele. Bo to reaguje na te zdarzenia i produkuje takie zdarzenie, taka komenda. Czyli de facto musiałbym doimplementować reakcję na zdarzenie inne. Ale to tylko w infrastrukturze w Event Listenerze. Ten sam skutek, tak? Tylko inna. Inne zdarzenie inicjujące i być może inny widok. Ale sound de facto jest ten sam. Sound Warm Information View. I tutaj mam jeszcze Work Stop Time View. Sound Warm Information View. A ja będę testował trzeba zobaczyć model. Ja będę testował Sound Work Information View, Sound Short Break. Information View. I taki test prawdopodobnie muszę napisać. Z tym, że będą tu inne zdarzenia. Nie Work Started. Czy to jest Work Started? Nie, bo to nie będzie potrzebne. Tu będzie Short Break Started. A tu będzie short break sound updated, czyli w takiej formie, i to właśnie tutaj też będzie break, prawdopodobnie inna wartość, i tutaj też będzie 5, ale to za chwilę na Miro będzie można zobaczyć, jeżeli zdążę. Trochę dziwny ten slice będzie, bo troszkę jestem zmieszany. Start sound, sound, short break information. Tu jest short break 1 MP3. Tu jest sound started. A tu jest sound stopped. Czyli te dwa slice'y będą bardzo podobne do siebie i bardzo proste. Widok sound, short break information. Jest to 3.05.
Wyścig tutaj 0,5. Choć chyba nie do końca jest to potrzebne, bo tu nigdzie nie waliduję tego. Więc mam short break. Break sound updated. Short break sound updated. Takie zdarzenie muszę przenieść. Ale czas mi się kończy pomału. Więc użyję tego. Short break sound updated. I de facto tutaj to wszystko będzie takie samo. Mogło być teoretycznie to samo zdarzenie, ale to nam troszkę separuje. Czyli mam to, jeszcze short break started. Short break started. Short break started. I na tym skończę. Do poprawki parę elementów będzie. To zdarzenie chyba złe było jako źródłowe. Raczej takie powinno być. Czyli work time, tu będzie jeszcze break time. No i tak zostawię w sumie. Albo jeszcze powiążę z widokiem. Czyli sound short information view. Sound short. Czyli mam tylko inne zdarzenie. Short break. No i na dzisiaj tyle, choć tak już przyciągłem. Dzisiaj troszkę przyciągłem implementację, ale jakieś wyniki są. Jestem troszkę zgubiony w tym momencie. Nie realizowałem się takiego slajsa i mam pewne wątpliwości i nie wiem, jak to nazwać. Problemy, z którymi oczywiście sobie poradzę, bo na tym polega programowanie. Wielokrotnie już to powtarzałem. Na dzisiaj to już tyle, więc zapraszam oczywiście jutro do kolejnego odcinka bloga Moje 5 minut, na którego Cię zapraszam. Cześć!